Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Żydzi i Arabi w Izraelu dogadali się, no i wypieprzyli Netanyahu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Netanyahu był przy władzy od 2009 roku. Teraz nowy rząd koalicyjny się uformował. No, premierem, czyli po angielsku to jest prime minister, czyli to znaczy ten główny minister. No, bo to jest Rada Ministrów i jest główny minister. W Ameryce jest prezydent. Ciekawostka jest taka, że Biden Netanyahu nazywał prezydent, no ale to ten stary cieć, co się boi tych, którzy ciągną za sznurki, to sam nie wie, co on mówi. Także ta 12-letnia kadencja, czy rządy, czy prowadzenie Izraela się zakończyła. No i teraz Izrael będzie miał problem. Ta koalicja jest dosyć złożona, bo to jednak wiele partii się przyczyniło do tego, żeby go usunąć. No, COVID i pandemia rozwaliła cały świat, Izrael również. Do tego w Izraelu, jak to w Izraelu, Palestyńczycy atakują, Hamas atakuje, także nie jest tam przyjemnie. No, jest Bennett jest prawicowy. Nie jest lewakiem, jest prawicowy, no ale mniej prawicowy niż konserwatywny Netanyahu. Głosowanie tam było 60 w tym Knesecie, czyli to ten izraelski Sejm czy amerykański kongres, no to głosowanie było 60 za, 59 przeciwko, no i jeden się dyskretnie wstrzymał. Także został premierem, głównym ministrem, nie prezydentem. No, dosyć blisko, tak? W Ameryce też wszystko to było tak blisko. No, to jest po prostu nieprawdopodobne. Człowiek by się zastanawiał, że to jakieś, przepraszam, nieprawdopodobne, żeby społeczeństwo było tak bardzo podzielone, tak pół na pół. Bennett ma 49 lat. No, w zasadzie to był komandosem, zrobił pieniądze na sprzedawaniu software'u do Ameryki. Także będzie miał trochę do załatwienia, przede wszystkim te wszystkie nowe osiedla na tych terenach, gdzie Palestyńczycy walczą z Izraelem. Ta wojna arabsko-żydowska, czyli ten Izrael i Hamas, no to pokazało, że w Ameryce, cokolwiek w Ameryce się nie będzie działo, czy jakkolwiek Ameryka by się chciała odciąć od tego, chciałaby opuścić ten środkowy wschód ze względów politycznych, no to w zasadzie nie da rady. I cała ta sytuacja w tym państwie żydowskim, no to zawsze prędzej czy później będzie dzwoniła, jak nie w świecie europejskim, to w Ameryce. Miesiące zajęło to, żeby wymienić Netanyahu, bo był w sumie, tak jak wspominałem, od 2009 roku. No, jaka jest lekcja dla Ameryki? No, dla Ameryki, no i dla całego świata, i dla Polski tak samo, że wszystko jest płynne. No, ale przede wszystkim jakie będą stosunki izraelsko-amerykańskie, no bo to jednak ten konserwatywny Benjamin Netanyahu, no to socjaliści, demokraci, oni nie zmienią swojego spojrzenia na, popierają bardziej Palestyńczyków niż Izraelczyków. No i tak samo te socjaliści, demokraci amerykańscy, oni chcą jednak z Iranem, chcą uspokoić całą tą sytuację z Iranem. Cała ta koalicja, no wybrała Bennetta, no ale to chyba za długo to się wszystko też nie utrzyma. Likud, czyli partia Netanyahu już jest, nie jest przy władzy.
No ale Izraelczycy nie bardzo są zadowoleni z tego, co Biden i socjaliści, demokraci im proponują, no bo cała administracja Bidena, no to są wszyscy absolwenci, wszyscy byli urzędnicy, byli politycy, byli aparatczykowie muzułmańscy spod Muhammada Obamy. No i oni nienawidzili Netanyahu, no i raczej nie będą przyjemni dla tego rządu, który tam jest teraz. No i ta koalicja, no to jest właśnie najciekawsze jest to, że koalicja między innymi zwyciężyła dzięki głosom Arabów. Ta grupa arabska Abbas Ram po prostu poparł, dołożył ten paluszek, palec do tej wagi i to przeważyło, że było 60-59. No i teraz cały ten rząd no nie może popełnić pomyłki, no bo znowu się rozwali. No i Netanyahu jednak szykuje się na to, żeby były następne wybory. No to też to jest to, on powiedział, no będzie prowadził opozycję, to do prasy powiedział, że będzie przeciwstawny tej koalicji tych ośmiu partii, że będzie dzień w dzień walczył przeciwko temu, ogólnie rzecz biorąc, bardziej lewackiemu niż centrowemu rządowi, że to jest za bardzo niebezpieczne dla Izraela. No, wspomniał, że przy pomocy boskiej no to osiągnie, że wszystko to od nowa upadnie. Netanyahu właśnie się tak odcina od tych lewicowych i centrowych partii, szczególnie właśnie przy tym w stosunku do Iranu. Iran no to jest jednym wielkim wrogiem. No, oskarża Beneta, że on nie ma ani doświadczenia światowego, ani nie wie, jak to wszystko zrobić. Netanyahu bardziej taki jest narodowy, on proponował, żeby były marsze niepodległości, tam niebiesko-białe, no bo to są te kolory izraelskie, no to oczywiście lewactwo mówi, że Arabi będą się denerwowali i że dorzuca do lewa oleju do ognia. No jak zwykle we wszystkich tych lewackich sytuacjach, no to oskarżyli Netanyahu o korupcję. On dosyć długo walczył, no nie mogli mu nic udowodnić, był tam w sądzie parę razy, tam wszystko się rozmywało, no ale doprowadzili do tego, że jednym głosem wybrali. Co to znaczy? No do tego znaczy, że jednak jak ważne jest sprawowanie władzy i wybieranie głosów, no bo cała ta izraelska saga, no to pokazuje tę polityczną pewność w wypadku Izraela od 2019 roku nie było żadnych wyborów takich. No i dlaczego to jest tak? No to jest to, że Izraelczycy mają ten system proporcjonalnej reprezentacji. No i nie ma czegoś takiego, że politycy starają się uzyskać głosy regionów geograficznych. No tam nie ma tam dużo rejonów geograficznych, no ale mimo wszystko ten Izrael może być podzielony. No i tak samo w Polsce. W Polsce też nie ma, większość wygrywa. No i w Ameryce czegoś takiego nie ma. W Ameryce jest Electoral College, czyli Electoral College, co to znaczy? No fizycznie to znaczy, że jest reprezentantów na Amerykę jest 435, czyli na te 50 stanów, na 50 stanów jest powiedzmy mniej niż po 10 reprezentantów. Średnio, no ale to nie jest prawda, no bo powiedzmy Kalifornia w zależności od to, oni mają tam kilkadziesiąt milionów ludzi, no to oni mają 50 reprezentantów,
Rhode Island powiedzmy ma tam dwóch czy trzech reprezentantów, także te proporcje są od razu ustalone. Ale gdzie jest ta tajemnica? Gdzie jest ta tajemnica geograficzna? Gdzie jest to, że nie ma tak zwanej Polski B, czy nie ma tak zwanego Izraela B? Komuniści chcą to zlikwidować w Senacie, bo w Ameryce jest, tak jak wspomniałem, 435 reprezentantów i reprezentantek, no ale jest też 100 senatorów. No i tutaj jest cała ta różnica, bo 100 senatorów, no to jest po dwóch na każdy stan, czyli jest 435 plus 100, czyli jest tych głosów w tym koledżu wyborców 535 osób. No i tam właśnie, tam jest bardzo ważne na to, że politycy przychodzą, no i starają się uśmiechać do tych rejonów, którzy mają, powiedzmy, tych dwóch senatorów. No i to jest właśnie ta zasadnicza różnica pomiędzy Polską czy Izraelem a Ameryką. No, komuniści chcą zlikwidować ten Electoral College, no bo oni mówią, że wszystko musi być tylko według reprezentacji. Co się dzieje w Izraelu, no to jest to, że tam jest kilkanaście tych partii, no bo tam dużo nie potrzeba. Tam dużo nie potrzeba. Jest 3,25% reprezentacji, no i oni mogą mieć partię. I dlatego w Izraelu jest 13 partii założycielskich. Może to brzmi jako coś demokratycznego, bo dlatego, że obywatele mają więcej jakichś tam wyborów, no i te partie wygrywają swoje miejsca w Knesecie, w tych mniejszym kongresie, mniejszym sejmie, ale to jest to, że w zasadzie każdy rząd może upaść w ciągu paru godzin, no i właśnie tak upada. We Włoszech upadało w latach tam 80. W Izraelu nie mogą do dwóch lat się dogadać, w Polsce też wszelakiego rodzaju hołdysy, nie hołdysy, SLD tam się dogadują, bo mają jakąś taką partyjkę, no i są na tyle zdradzieccy, że w zasadzie nie mają jakiegoś programu politycznego, tylko mają wystarczająco ludzi, żeby dokładać palca, tak jak ta grupa arabska dołożyła do zwycięstwa Beneta. W Ameryce ten college wyborczy, no to pokazuje, kto będzie prezydentem. Także jest to dosyć czyste. Ten college elektoralny, cały ten system wyborczy, no to musi jednak pokazywać, że to jest coś pewnego, że coś się odbędzie, no i zakończy. No ale to jest ostrzeżenie właśnie szczególnie dla Ameryki. Dla Ameryki, dlaczego jest potrzebny system dwupartyjny, no i dlaczego jest potrzebny ten miejsce senatorów, czy miejsce ludzi reprezentujących miejsca geograficzne, czy te przestrzenie geograficzne. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to mniej więcej dla Polaków, którzy nie za bardzo wiedzą, dlaczego tak to się wszystko odbywa. No ale to te cztery wybory w Izraelu od 2019 roku pokazują to, że to jest coś nie tak. Ten Naftali Bennett z tej partii Yamina, no to on musiał porozdzielać te ministerstwa, no bo on jest prime minister, czyli główny minister, no i on daje po prostu miejscówki przy żłobie, minister obrony został Benny Gantz z partii Niebiesko-Biali,
partia New Hope, czyli Nowa Nadzieja, to jest został ministrem sprawiedliwości, no i ministrem finansów został Avigdor Lieberman, który jest z prawicowej partii. No porozdzielają te wszystkie urzędy, porozdzielają te miejsca przy tym korycie. No i tak to jest z tymi koalicjami. Także to nie jest... Nie jest to takie dobre, te wszystkie koalicje, także, że nie dziwcie się, że w Ameryce jest jednak ten Electoral College. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się zwieść socjalistom. Nie dajcie się zwieść demokratom. Przekaz dla komunistów głosujących w Ameryce. Widzicie, co Biden robi. Ceny benzyny rosną. Ceny podatki rosną. Nie jest dobrze. Biden po prostu jest ma demencję. To, co zrobił teraz w tej ta wielka siódemka, te G7, no to jedną wielką plamę zrobił. Był gdzieś tam w restauracji. No to po prostu nie wiedział, co się z nim dzieje. Premiera Netanyahu nazywał prezydentem. Także widzicie, kogo wybraliście. Zdrowia dla normalnych.